Witam serdecznie po raz kolejny. To audycja pod tytułem Klub Internetowych Ekspertów Politycznych. Dziś jest piątek, Wielki Piątek. Są z nami Daniel, Kuba, Mateusz, Michał, Mikołaj, Mosadnik, Paweł, Respirator i Zbrojne Ramię podejrzewam, że rewolucji. Dobrze, więc tak, zaczynamy od tematu numer 9, temat ostatni, jaki mieliśmy, czyli jak będzie wyglądał świat po kryzysie i jaka będzie polska gospodarka po epidemii. Czy Polska ma szansę się rozwinąć jakoś w nowym podziale pracy światowym, zająć wyższe miejsce, nie wiem, skorzystać generalnie na tym kryzysie. Kto chciałby zabrać głos? Może napiszecie na czacie, ewentualnie możecie dać głos, bo wszyscy w tej chwili mają taką możliwość. Kubo, mów proszę. Czy ja uważam generalnie, że to jest szansa dla Polski ogromna. Z tego względu, że te łańcuchy dostaw już zostały przerwane z Dalekiego Wschodu. Tego na razie jeszcze tak nie odczuwamy, bo to trwa, można się dłużej, zaledwie 3 tygodnie. Magazyny gdzieś tam firm jeszcze są pełne, tym bardziej, że ta produkcja w dużej mierze została zredukowana lub gdzieś tam stanęła. To te zapasy jeszcze nie schodzą. Nie odczuwamy realnego braku pewnych towarów, tak? W przemyśle europejskim, ale to wszystko postąpi i uważam, że ten kryzys chociażby z medykamentami pokazał, że Europa pewnych rzeczy prostych nie produkuje, a jesteśmy na kontynencie, który przez swoje kompetencje finansowe, technologiczne, edukacyjne może produkować de facto wszystko, co się na planecie produkuje. Nie wszyscy tak mogą, tak? Nie wszyscy to mogą, Europa może i będą ruchy ku temu. Polska może zyskać, bo może dostać znaczną część produkcji, która gdzieś tam odeszła do Azji, u siebie. My i nasz cały region, tam gdzie ta produkcja jest generalnie, będzie potrzebowała. Trzeba zrobić tę produkcję troszeczkę tańszą, tak, niż się robi w Europie Zachodniej chociażby. I to się będzie odbywało, ja nie mam żadnych wątpliwości ku temu. Dam przykład kompletnie nieeuropejski, amerykański co prawda, bo chodzi tutaj o wyrzucenie Turcji z projektu F-35. Ona miała robić pewne komponenty do tegoż samolotu. No i wyszło, że Lockheed Martin teraz mówi o tym, żeby przekazać to Polsce, mówił to wiceprezes firmy i to na spotkaniu bodajże na Florydzie z amerykańskimi dziennikarzami, bo sęk w tym, że jeżeli ktoś w miarę tani tego nie zrobi, to produkcja w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych znacząco podroży koszty samolotu, a są naciski polityczne w Stanach Zjednoczonych i gdzie indziej, by broń tego typu po prostu taniała. To jest ukazanie tej drogi, którą my możemy wykonać, by zyskać na tym kryzysie de facto. To jest możliwe, to jest do zrobienia i to teraz wszystko jest w grze. Dobra, dziękuję za ten głos. Chciałbym teraz poprosić drugą osobę, która się zgłosiła, Mikołaja. Mikołaju, co sądzisz o szansach Polski na wyjście obronną ręką i wzmocnienie swojej pozycji międzynarodowej po kryzysie? No to ja chciałbym najpierw powiedzieć na antenie, co się dzieje. Mianowicie to, co się właśnie wydarza, to zjawisko ma w jakby teorii inwestowania nazwę czarny łabędź. Czarnym łabędziem są takie wydarzenia, których się nikt nie spodziewa. Każdy wie, że one co jakiś czas się wydarzają i one zmieniają w ogóle stan gry. Na przykład takim wydarzeniem był 11 września w skali światowej. W skali polityki polskiej był to... I to są właśnie wydarzenia, które redefiniują w ogóle jakby warunki. Jednym właśnie z takich wydarzeń, znaczy największym do tej pory za mojego życia, jak myślę, jest właśnie aktualna pandemia. Dobra. I czy to jest szansa? Tak. Bardzo dużo fantastycznych biznesów i przewag jakby się rodzi podczas właśnie takich kryzysów, czarnych łabędziów, tylko
na takich wydarzeniach mają szansę skorzystać tylko te byty, które są przygotowane na to, żeby jakby nawiązać jakąś konkurencję. I nie jest nim Polska. To, że się zmieniają jakby łańcuchy dostaw, te wszystkie procesy, które aktualnie, znaczy do tej pory działały, nie ma żadnego przełożenia na to, czy my się wejdziemy w miejsce. Dlaczego? No, Polska jest cholernie w dupę technologią. To, co mówił Jakub, że Polska miałaby produkować zamiast Turcji jakieś części w projekcie w części mieć. To jest wielka bzdura, ponieważ tak faktycznie to powiedział. Chodzi o to, że to jest technicznie niemożliwe, ponieważ polski system lotniczy to jest kurwa lata 80., nie? Taki jakby level światowy. I my nie mamy technologii, my nie mamy ludzi, którzy mogliby to zrobić i my nie jesteśmy gotowi po prostu na to, żeby przejąć to, nawet jak się pojawia taka możliwość. Więc nie jest problemem to, że my nie mamy szans, tylko że my nie jesteśmy na nie gotowi, bo o to nie dbamy, żeby się znaleźć jakby wyżej w hierarchii jak w światowej gospodarki. Nie zastanawiałem się nad tym i nie robiłem analiz, co może u nas wystrzelić, na czym moglibyśmy się wybić w ramach pandemii, gdzie moglibyśmy się wcisnąć. Pewnie są takie gałęzie, ale one są niszowe i będą mniej więcej pewnie równoznaczyć to, w czym daliśmy sami dupy i w czym spadliśmy. Co ktoś inny przejął. Średnio wierzę, że jesteśmy w stanie przekuć jakoś bardziej to wydarzenie na jakiś większy sukces. A co więcej, chciałbym tylko przypomnieć, że paradoksalnie Chiny i Azja, która dostała pierwsza w dupę i do tej, znaczy moc i mocno, prawdopodobnie pierwsza zacznie znowu produkować. Chiny już zaczęły produkować, nie wiemy na jaką skalę, bo te deklaracje są fałszowane. Będziemy mogli ocenić to mniej więcej po miesiącu, czy fabryki ruszyły, a będziemy to wiedzieć na bazie danych, bo informacje rządowe są zafałszowane. Niemniej oni już zaczęli z powrotem produkować. My stoimy. Cała Europa stoi, cały Zachód stoi, większość świata stoi, więc paradoksalnie, tak jak powiedziałem, przewaga Chin w procesie produkcyjnym, tak, i tak dalej, może wzrosnąć na resztę świata. Dobra, dziękuję za tą wypowiedź. Poproszę Daniela, mógłbyś się wypowiedzieć, co sądzisz, jak Polska wyjdzie z kryzysu, jaka będzie jej pozycja międzynarodowa, kto będzie silniejszy, kto będzie słabszy? Ja do końca nie wiem, kto będzie silniejszy, będzie słabszy. To jest zawsze okazja dla każdego. Zwłaszcza, że u nas brakuje pewnych fundamentów, pewnych podwalin. I tak jak poprzedni rozmówcy mówili, że u nas bardzo dużo rzeczy właśnie ciągle kuleje. Uważam, że musimy się skupić na zdolnościach miękkich. Mnóstwo usług przeszło na platformy internetowe i tu jest pewna szansa, że my możemy próbować cały czas jakoś czy to zastąpić Indie, jeżeli chodzi o telekomunikację, jeżeli chodzi o pewne formy na przykład takich usług jak na przykład nauczanie. Sam jestem nauczycielem i przyszedłem teraz na tę platformę i to jest po prostu coś, do czego powinniśmy już od dawna byli zmierzać. Spokojnie, no ale jakbyś chciał nauczać, nie wiem, dzieci w Niemczech po polsku, bo to tak trudno w ten sposób zrobić. Nie, właśnie mi się wydaje, że teraz po tym kryzysie ludzie zobaczą, że globalizacja jest po prostu już czymś, co nastąpiło i że ten język angielski stanowi tą podstawę. Sam przecież podróżujesz i robisz różne rzeczy. Tak? Ktoś coś chciał powiedzieć? Nie, nie wiem. Natomiast słuchajcie, tutaj się wywiązała dyskusja na czacie. Ja może jednocześnie Kubę i Mikołaja uwolnię, żeby mogli porozmawiać. Ja absolutnie uważam, że globalizacja jest do cofnięcia. To już się dzieje. No. To polityka cała Trumpa gospodarcza jest obliczona na odwrócenie globalizacji, ściąganie do siebie firm. Zobaczymy z jakim skutkiem, ona na pewno nie będzie pełna, to bez dwóch zdań, ale nie mówmy, że coś poszło, tak, konie w ruch i tych koni już się nie zatrzyma. Pod względem komunikacyjnym. Nie, no ja się również w pełni zgadzam, że globalizacja, jaką znamy do tej pory, już jest za swoim pikiem i teraz kraj, jakby strefy
będą grały na lokalne jakby przestrzenie interesów i skończy się no, taki globalizacja w sensie cały grup. No, Dobra, okej, dziękuję za wypowiedź. Sekundka, przepraszam, wracamy do Daniela. Danielu, bo... Ja po prostu widzę tutaj wielką szansę w komunikacji, że ludzie nie będą się uzależniać od tego, że potrzebujemy faktycznie być na meetingach osobiście, że musimy być fizycznie, że jedynie potrafimy właśnie poprzez internet ze sobą rozmawiać, informować o różnych rzeczach i tak jak poprzedni rozmówcy mówili, jest to po prostu czarny łabędź, na wskutek tej potrzeby powstanie jakieś rozwiązanie, którego może do końca jeszcze nie znamy. Internet też wcześniej nie był do końca przewidziany, że będzie w takiej formie istniał, jaki jest. I po prostu nastąpią pewne zmiany i myślę, że Polacy nie bez tych fundamentów po prostu skorzystają z narzędzi, które już pojawią się. I po prostu tutaj widzę jakąś szansę, powracając do twojego pytania. Co to do końca będzie, nie wiem. Ale myślę, że właśnie w tej strefie. Dobra. Nie jest to coś czysto ekonomicznie, że zajmujemy się produkcją, będziemy to sprzedawać, ale coś, żebyśmy na arenie międzynarodowej jakoś się wyróżnili. Problem jest taki, że bardzo nieuchwytne jest to, co mówisz. To znaczy, no rzeczywiście na przykład teraz sobie rozmawiamy przez internet. Ja w zeszłym tygodniu wziąłem chyba w 4 takich rozmowach udział i generalnie wszystko bardzo fajnie, tylko z tego się nie robią pieniążki, więc jakbyś widział możliwość monetyzacji tego typu działania. No tak jak ja to mówię właśnie, jako nauczyciel pracuję i ja zarabiam w te osoby mi dalej płacą za to, że ja prowadzę na przykład korepetycje czy zajęcia przygotowawcze do matury. Czyli na przykład są to miękkie usługi. Polska w wielkim nie muszą być wykonywane, centrum edukacyjnym? Tak? Nie musi być to centrum edukacyjne. To jest jeden z wielu przykładów, jak na komunikacji można zarobić i że to może działać. Miękkie rzeczy, dobra. Nie twarde. Dobrze. Nie materia. Dobra, no to widzę coś takiego. Wyłania się taka wizja świata, w którym z jednej strony będą bardzo rozwinięte usługi internetowe i praca przez internet, a jednocześnie duży stopień automatyzacji. To brzmi jakby, kurczę, pandemia rzeczywiście była takim środkiem przybliżającym nas do nowego porządku świata. Aha, Mikołaj, dobrze. Dobrze, daję ci głos już. Proszę bardzo. Dziękuję. Ja chciałbym tylko odbić jako tą tezę, która zapanowała, że to faktycznie jest szansa dla Polski. Nie pamiętam, kto powiedział, że miękkie jakieś usługi, które możemy wykonywać, że to nie robi to zdalnie, to jest nasza szansa. Bzdura. Dlaczego? Ponieważ wszyscy to robią aktualnie. Jakie jest nasza przewaga konkurencyjna, której nie ma nikt inny, która by nam dała możliwość no, wypłynięcia nad tym. To, że pracujemy zdalnie, wszyscy to robią, cały świat to robi. Więc to nie jest żadna nasza jakby wyjątkowość, że tak jest. Więc to nie jest prawda, że to jest nasza szansa. To jest po prostu nowe zasady gry, w które grają wszyscy tak samo. To nie jest wyjątkowe dla Polski, to raz. A dwa, tak faktycznie jest, że pandemia przyspieszyła procesy, które były z nami od dawna, bo praca zdalna czy automatyzacja to nie jest coś, co się wydarza teraz. To trwa już nawet chyba dziesiątki lat, nie? Ja pracowałem z ministerstwem nad projektem jakby promocji przemysłu 4.0, no i to, że on nastanie szybciej, to jest właśnie konsekwencją tego, że zmienia się mentalność i ludzie widzą, że to dla nich jest oszczędność. Automatyzacja na tym, na przykład na wypadek takich pandemii, więc faktycznie przyspieszy to zmiany, ale świat nie stanie się diametralnie inny, bo ten kierunek został już nadany dawno temu. My po prostu będziemy intensywniej w jego stronę szli i to nie ma nic nowego. To, jeśli ktoś jest zaskoczony tym, co się teraz dzieje, to jest po prostu, są oderwane od rzeczywistości i nie wie, jak wygląda świat. No. Dobra. Teraz może właśnie przejdziemy do 5G. A jako, że 5G jest tematem, który jest trochę foliarski, to znaczy szkodliwość tego 5G, to może poproszę pana Kubika. Panie Pawle Kubiku, jesteś tam? Słyszysz mnie? Halo, halo. Tak, jestem, ale przepraszam, jakie było pytanie? Czy twoim zdaniem 5G technologia może przysłużyć się do wzrostu na przykład zachorowań na raka, może być szkodliwa, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszych mózgów i tego typu rzeczy?
Otóż nie. Dziękuję bardzo. Dobrze. Tam, w tym sposobem może zakończymy tę część audycji i zaraz wybierzemy sobie nowy temat. O, jeszcze Daniel chce o 5G. Już cię puszczam. No, mógłbyś opowiedzieć? Okej. Przepraszam, że się jeszcze ustosunkuję do wcześniejszej wypowiedzi, ale chodzi mi o to, że ja widzę w tym, w nowych zasadach po prostu szansę dla każdego. Nie twierdzę, bo Polacy są pod tym względem lepsi. Hindusi i tak dalej mają przewagę, ale jest to po prostu pewna forma szansy, ponieważ każdy może pracować zdalnie w domu, więc każdy będzie mógł konkurować na rynku i wypromować swoich sił. A jeżeli chodzi o 5G, to ja wiem, że promieniowanie jonizujące zaczyna się dopiero od ultrafioletu i ono w jakikolwiek jawny sposób szkodzi naszym organizmom i być może promieniowanie zwykłe, tak jak światło dzienne albo słabsze podczerwone, idąc nawet w radiowe mikrofale, nie jest już tak bardzo szkodliwe, bo po prostu na co dzień napotkamy promieniowanie kosmiczne, które przechodzi przez nas, ultrafiolet, który jest, który ozonową przedostaje się do nas. Tylko nawet światło widziane bywa szkodliwe, tylko chodzi tutaj o to, żeby nie narażać się na to promieniowanie cały czas. Organizm ludzki jest tyle złożony, że duże ilości promieniowania, nawet o małej energii, może powodują jakieś zmiany, ale te zmiany są znikome. Tak samo sam przemysł ciężki, bądź nawet zwykłe auta, które napotkamy na ulicach, stanowią dla nas zagrożenie, ale jest to zagrożenie, jest to ryzyko, które ponosimy, ponieważ korzyści na wskutek transportu są dla nas, dla społeczeństwa dużo większe. I podobnie jest z 5G. 5G może troszeczkę nam szkodzić i jeżeli nie mieszkamy dosłownie pod anteną, to będziemy mieć dużo więcej zysków i musimy się po prostu pogodzić. Ja tak zacząłem sobie myśleć, jak powiedziałeś o tych korzyściach, których odnosimy na skutek transportu. Zastanawiam się, jakby zrobić kiedyś audycję taką luddystyczną, czy powrotu do społeczności pierwotnych i zacząć w ogóle kwestionować, czy cywilizacja jest dla nas dobra. Ale tutaj widzę zgłoszenia, mamy do 5G, jednak temat się ciągnie. Proszę bardzo. Główny gdyby problem z 5G, znaczy problem dla ogółu foliarzy, tak to nazwa, ale nie, może dla wszystkich można tak to powiedzieć, że on wymaga znacznie większego zagęszczenia antenowego, tak, niż to, co mamy, tak? I jak wiadomo, więcej anten, więcej sygnałów, no to wszystko wpływa na nas, tak, to z całą pewnością. Tylko sęk w tym, że de facto te najbardziej szkodliwe rzeczy, no to są w zasięgu no, kilku metrów od tych nadajników, tak, i trzeba naprawdę przy nich stać non stop, żeby to de facto odczuć na dobrą sprawę. Ja nie wiem, my wszędzie teraz ulegamy radiacji, tak, sygnałom radiowym, różnego rodzaju, a jakoś żyjemy zdecydowanie dłużej niż ludzie na przykład 100 lat temu, no to jest kompletnie po prostu dziwne, no przecież nie wiem, jakieś dawki promieniowania, które my otrzymujemy dzisiaj dziennie, to zapewne 200 lat temu ludzie otrzymywali przez całe życie, no i nie ma to tak naprawdę większego znaczenia. Właściwie na tym trzeba zakończyć tę dyskusję, bo dobra. Jest ona dość absurdalna, jeżeli chodzi o cały internet. Tym razem Mikołaj chce na poważnie, więc zapraszam. Więc ja chciałem powiedzieć, że słowa o tym, że otrzymujemy dawki promieniowania i żyjemy dłużej, mogą mieć jakby przełożenie na nasze zdrowie, jeśli mówimy o radiacji takiej nuklearny, tak, od uran i tak dalej. Mianowicie istnieje coś takiego i intensywnie i z bardzo dobrymi i obiecującymi wynikami jest prowadzone badanie na temat hormozy radiacyjnej, dokładnie, Rafale, która prawdopodobnie powoduje, że nasz układ immunologiczny jest mocno pobudzony przez wystawienie na niskie promieniowanie. Jest to potwierdzone mianowicie tym takim, że ludzie, którzy przeżyli jakieś katastrofy radiacyjne, ale były to niskie, otrzymali niskie dawki, żyją zadziwiająco długo. No i zaczęliśmy to badać jako nasze społeczeństwo takie ogólnoświatowe. I okazuje się, że prawdopodobnie niskie dawki faktycznie przedłużają.
Aha, no to jest świetne. Ja już nie mogę się doczekać momentu, kiedy rozmaite alt medyczne środowiska zaczną stosować terapię niskimi dawkami. Rafał chciał się jeszcze powiedzieć. Przede wszystkim chcę nawiązać rzeczywiście do tego, co mówił Mikołaj o tym promieniowaniu, o tej hormezie radiacyjnej, co jest bardzo ciekawym moim zdaniem tematem. I to w ogóle przywołam tutaj taką ciekawostkę może dla niektórych, a może dla niektórych to będzie po prostu informacja historycznie interesująca. Skąd się w ogóle wzięło to przekonanie, to, że w ogóle tak mało ludzi wie o tej hormezie radiacyjnej i to, że ludzie się tak bardzo boją promieniowania jonizującego i uważają je za tak niebezpieczne, podczas gdy no, współczesne badania nieśmiało zaczynają wykazywać, że się mylimy na ten temat. Otóż wszystko się bierze z badań amerykańskich, które przeprowadzono tuż po II wojnie światowej na populacjach mieszkańców Hiroshimy i Nagasaki, tych, którzy ocaleli z bombardowań jądrowych, które Amerykanie tam przeprowadzili i tych, którzy no, umierali później na ciężkie choroby popromienne. No i te badania wykazały, że no, oni rzeczywiście przyjmowali bardzo duże dawki i oni umierali z taką linii, jakby śmiertelność wzrastała liniowo. Znaczy każdy kolejny wzrost dawki skutkował proporcjonalnym wzrostem śmiertelności. I nikomu nie przyszło do głowy, że może być inaczej, jeżeli dawki są bardzo niskie. I po prostu zamiast to zbadać, postanowiono ekstrapolować tą niewielką próbkę z tych wyników zebranych na małych populacjach, które w bardzo wyjątkowych warunkach zostały napromieniowane i ekstrapolowano je po prostu. Uznano, że promieniowanie jest liniowo szkodliwe, niezależnie od poziomu tego promieniowania. Przyjęto to za standard i uchwalono na tej podstawie międzynarodowe standardy bezpieczeństwa, które wdrażano we wszystkich krajach, w elektrowniach atomowych, w przemyśle nuklearnym. I te standardy się tak mocno utrwaliły, że w zasadzie no, to troszkę może zabrzmi foliarsko, ale po prostu jak gdyby lobby przemysłu nuklearnego dbało o to, żeby nie było zainteresowane, żeby te standardy zmieniać, dlatego że to znowu zabrzmi trochę foliarsko, ale po prostu jest w interesie wielu organizacji i przedsiębiorstw, żeby utrzymywać te bardzo wysokie, straszliwie restrykcyjne standardy związane z promieniowaniem, bo produkuje się pod tym kątem całą masę detektorów, sprzętu ochronnego, procedur zarządzania ryzykiem i tak dalej. I ten cały, jakby ten cały lobby, ten biznes robił bardzo wiele, żeby hormeza radiacyjna była trzymana jak gdyby poza polem zainteresowań. Natomiast rzeczywiście badania pokazują również, że populacje ludzi zamieszkujących takie regiony, w których naturalnie jest bardzo wysokie promieniowanie, czasem nawet dziesiątki razy wyższe jest to promieniowanie, tak zwane promieniowanie tła, populacje w tych miejscach są rzeczywiście zdrowsze statystycznie i dość długowieczne, więc przynajmniej można sądzić, że promieniowanie radiacyjne o małym natężeniu nie jest szkodliwe. To jest minimalna hipoteza, której można bronić, natomiast no, niewykluczone, że ono nawet może mieć pewne korzystne skutki. A jeszcze chciałem się odnieść do kwestii samych nadajników 5G, bo otóż też już nie pamiętam, bo to było ileś tam minut temu powiedziane, że będzie bardzo gęsta sieć tych nadajników. I tutaj, jeżeli ktoś się obawia tej gęstej sieci nadajników, to przecież przypominam, że jednym z podstawowych argumentów właśnie za nieszkodliwością 5G jest argument mówiący, że dzięki tak gęstej sieci tych nadajników sygnał przez nie emitowany będzie dużo słabszy niż sygnał emitowany z obecnych nadajników telefonii komórkowej na przykład, w związku z czym będzie też mniej szkodliwy. Także tutaj mogę dodatkowo uspokoić ewentualnych ludzi, którzy się ewentualnie obawiają tej technologii. I to tyle chciałem wtrącić, dodać od siebie, żeby serdecznie zakończyć może ten temat promieniowania. Dzięki. Dziękuję. Chciałbym jednak przejść do kolejnego tematu, którego też nie mieliśmy na liście, mianowicie wojskowości. Mamy tutaj gościa. Gość ma na czacie nick Just Jervis. Generalnie podobno jest osoba, która świetnie się orientuje w temacie militariów. Tutaj też Kubę pewnie uaktywnimy, bo też jestem zainteresowany. Natomiast
nie mieliśmy tego tematu na tapecie, więc tak na szybko mogę zadać pytanie, jak to jest z tymi ćwiczeniami Defender? Bodajże miały się odbyć dość duże manewry między innymi w Polsce, ale ogólnie też w Europie i chyba się nie odbędą ze względu na koronawirusa. Czy to jest prawda, czy nie? To kwestia jest, musimy zawsze brać pod uwagę, jak drogie są takie rzeczy. Manewry Defender najprawdopodobniej odbędą się. Kwestia jest taka, że na pewno będą ograniczone pod względem zarówno skali, jak i środków, które zostaną na nie przeznaczone. No dobra, zwłaszcza ale... chodzi tutaj o przerzut części wojsk amerykańskich, ponieważ jednym z elementów ćwiczeń Defender był właśnie ćwiczenia przerzutu pewnego kontyngentu wojsk amerykańskich z USA do Europy. A jaki jest cel tych ćwiczeń? Czy to chodzi o obronę przed agresją rosyjską, czy jakimś innym zagrożeniem? Tutaj bardziej bym patrzył na gotowość do podejmowania szerokoskalowej współpracy transatlantyckiej. Tak jak wcześniej wspomniałem, istotną częścią tego ćwiczenia, która najprawdopodobniej została odwołana całkowicie, aczkolwiek tutaj musiałbym to sprawdzić dokładnie, ponieważ przyznam szczerze, że nie śledziłem ostatnio tak bardzo precyzyjnie tych ćwiczeń, ale z tego co wiem, została odwołana ta część, która miała sprawdzić szybkość i sprawność przerzutu wojsk amerykańskich do Europy. Rozumiem. Ja się zastanawiam, bo tutaj też był poruszony temat odnośnie zmian produkcji, jakie następują i zmian w ogóle zamówień, jakie następują w związku z koronawirusem. Kuba poruszył bodajże... Oj, zapomniałem. To chodziło o przyznanie Polsce pewnych zamówień przez Stany Zjednoczone. Jeśli mógłbyś przypomnieć, o co chodziło. Kubo, jesteś tam z nami? Aha, to znaczy ja z pamięci teraz. To znaczy, może z pamięci przypomnę od razu. No, sprawa wygląda następująco. Znaczy, Turcję wyrzucono generalnie z programu F-35. W tym programie uczestniczy dość sporo państw i kilkaset elementów tegoż samolotu miała robić Turcja. Ze względów politycznych ją odsunięto i tak dalej, i tak dalej. No i w związku z tym, to bodajże było w lutym, zdecydowanie już po podpisaniu tego kontraktu z Polską, tak więc to żaden zabieg PR-owy, żeby była jasność. Na spotkaniu bodajże na Florydzie wiceprezes Lockheed Martina no, powiedział, że część produkcji tych elementów, bo Polska według umowy nie dostałaby nic oczywiście. Polska jak gdyby... Czyli kwestia jest taka, że nie możemy fizycznie... Proszę, zaraz, chwilę. Skończę. Polska, tak, bo Polska jest poza programem. Polska odrzuciła ofertę bodajże, gdy Klich był ministrem obrony, żeby uczestniczyć w programie 35. Zatem to wszystko zostało rozdzielone, podzielone i nie ma mowy o żadnej produkcji i tak dalej. No i sęk w tym, że wiceprezes Lockheed Martina powiedział, że część tej produkcji, oni myślą o tym, żeby przenieść jednak z Turcji do Polski, z tegoż względu, że inni udziałowcy oferują ceny zdecydowanie wyższe. Tu chodziło tam między innymi o Holandię, bo Holandia tam część weźmie od Turków. I ze względu na naciski polityczne, że cena tegoż samolotu ma spadać, bo tak to jest policzone, no nie mogą sobie pozwolić, żeby produkować to u innych członków tegoż konsorcjum, można powiedzieć. No i poszukują tańszego kraju, to literalnie wymienił Polskę, tak? Nie wiem, jakie to miały być elementy dokładnie, ale to powiedział prasie, no to można, mogę to odszukać, jeżeli trzeba, jakiegoś linka. Dobra, sekundkę, bo chciałbym, żebyśmy może przeszli do jakiejś takiej ogólniejszej tematyki dotyczącej... Nie, na F-35 tutaj... No proszę. Jest bardzo, że tak powiem, drażliwym tematem także, jeżeli chodzi o te produkcyjne. Kwestia jest taka, że tak jak wspomniał kolega, podział produkcyjny tych części zakończył się już dawno temu. I z tego co wiem, na tą chwilę zostało już rozdzielone na najbliższe dwie serie produkcyjne.
przedsiębiorstwa, które będą produkować zamienniki tych części na dwie kolejne serie produkcyjne. Co będzie dalej, tego nie wiemy i tego się jeszcze długo nie dowiemy, ale żeby Polska mogła produkować jakiekolwiek części, to muszą zajść naprawdę fundamentalne zmiany w tym programie. Głównie Turcy produkowali komponent, jeżeli chodzi o silnik i jeżeli chodzi o elementy służące do lądowania. To nie są strasznie skomplikowane rzeczy, ale trzeba pamiętać o tym, że z uwagi na to, jak duża tajemna, jaki nacisk jest prowadzony na bezpieczeństwo informacyjne w tym programie, to może się okazać, że po prostu to zostanie rozdzielone do tak zwanych zaufanych kontraktorów. No ja podejrzewam, że najprawdopodobniej to zostanie Japonia, no ponieważ Japonia się wykazała już w tym programie bardzo dużą elastycznością, jeżeli chodzi o produkcję. Japoński przemysł uzbrojeniowy się odradza praktycznie po tych 50 latach. Dobra. Nie powiem, że zastoju hibernacji, ale funkcjonowanie na granicy egzystencji i Japończycy się wykonują bardzo dużo elastyczności pod tym względem, więc jeżeli jest możliwe, żeby Polska dostała te części, to musiałyby zostać bardzo duże decyzje na szczeblu politycznym. Dobrze. A nie wiemy, kto zawiesza. Najpierw chciałbym zapytać Mateusza Kurzyny, czy chciałby zabrać głos, bo tutaj widzę, na czacie się udzielałeś. Nie, chciałem dodać, że najważniejsza część tych manewrów, to już się odbyła. To znaczy przerzucono kupę sprzętu do magazynów europejskich. Chyba istotniejsze jest przerzucenie sprzętu niż ludzi, bo tak naprawdę sprzęt długo płynie. Natomiast... Na pewno został odwołany Saber Strike, który był tutaj jedną z najważniejszych rzeczy. W tych manewrach, więc to dobrze wiedzieć, że ten sprzęt jednak przypłynął do Europy i chwilowo tutaj zostaje. To jest dosyć istotne z naszego punktu widzenia, no bo stan osobowy zawsze można uzupełnić, a takie szkieletowe jednostki no, są bardzo przydatne i no, właściwie to na ich podstawie, bo nie byliśmy w stanie czekać miesiąca czy dwóch tygodni, zanim ten sprzęt przepłynął Atlantyk. Dobra, dziękuję za tą wypowiedź. Jeszcze chciałem poprosić naszego gościa, jakby mógł wskazać jakieś główne fragmenty, w których polski przemysł zbrojeniowy mógłby się zreformować, gdzie są pewne niedomagania, które w łatwy sposób można by rozwiązać. Teraz na poziomie technologicznym, organizacyjnym czy politycznym? Każdym, który ci przychodzi do głowy. Podejrzewam, że polityczny będzie taki najbardziej soczysty. Jaki chcesz? Przede wszystkim należałoby tutaj zreformować polską grupę zbrojeniową. Aktualny stan, w którym jest ona, to można najlepiej opisać jako chaos. Podporządkować się najchętniej pod jedno ministerstwo. Czy to będzie Ministerstwo Finansów, czy to będzie Ministerstwo Rozwoju, to już nie ma znaczenia. Kwestia jest taka, że mamy tak samo zarówno przestarzałą strukturę, przestarzałe kadry, jak i powiedzmy sobie przestarzałe myślenie. No, były przypadki, że poprzez bardzo prymitywnie rozumowane bezpieczeństwo informacyjne PGZ przepuszczał naprawdę duże okazje. Jako przykład mogę podać to, że w trakcie zawierania umowy o dostawę, powiedzmy, podwozi do armatochaubicy Krab, mamy bardzo szeroką współpracę z koreańskim przemysłem zbrojeniowym, potencjalnie bardzo szeroką, bo na przykład mamy 0% cła na wszystkie na wszystkie produkty wojskowe. Przemysł uzbrojeniowy koreański jest jednym z najbardziej rozwiniętych na świecie, który ma to, co my mamy, a czego nie ma on sam, czyli po prostu klientów tu zagranicznych. Koreańczycy są w stanie się zgodzić na bardzo szerokie transfery technologiczne.
ale z różnych względów no, aktualny zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej no, nie jest chętny do takich współpracy. Już było kilka takich propozycji, dosyć dużych na produkcję czy współpracę różnych elementów. Teraz są podejmowane rozmowy dotyczące produkcji wspólnej czołgu K2. K2 z bardzo szerokim transferem technologii. Słuchajcie, mogę przerwać, bo tutaj Kuba się wypowiada na czacie, natomiast wydaje mi się, że moglibyśmy, jako że mamy tutaj dwie osoby, jeszcze nowego gościa, którzy no, bardzo głęboko siedzą w temacie militarnym, to moglibyśmy też poświęcić po prostu temu audycję dedykowaną. Natomiast Kubo, jeśli mógłbyś coś dodać do tego, co zostało tutaj ja się z tymi słowami oczywiście muszę zgodzić, absolutnie, bo to jest czysta prawda. Jeżeli chodzi o Koreę, no to jest partner politycznie wygodny, tak. Bo to jest przecież bliski sojusznik Stanów Zjednoczonych, no generalnie kraj po zachodniej stronie mocy, tak to można nazwać, zaawansowany technologicznie, który oferuje no, nieprawdopodobny w dzisiejszych czasach transfer, mówiąc, bo oni oferują właściwie wszystko. Wszystko na licencji, tak? No, tak jak na przykład z podwoziem do armatochobicy Krab, polskiej tak zwanej, mimo że tam... Tylko podwozie. Tak. Wieża jest brytyjskiej konstrukcji, znaczy to jest produkowane w Polsce, ale wieża to jest na licencji brytyjskiej, armata bodajże jest na niemieckiej, tak, chociaż tam się chyba i Francuzi pojawili potem. Podwozie z kolei koreańskie, no nazywa się to polską armatochobicą Krab. No i cóż, z tej współpracy z Koreą rzeczywiście, mimo że oni strasznie są, to tak niespecjalnie korzystamy z nieznanych do końca przyczyn. Przyczyny są nawet na pewno jakiejś tam natury politycznej. Korea ma świetny sprzęt, krótko mówiąc. No i mówię, no nikt tyle nie daje, co oni. O tak można powiedzieć. Ja się dziwię, dlaczego to tak wygląda, ale... Myślę, że jestem na pozycji, że jestem w stanie powiedzieć, dlaczego tak wygląda, patrząc na to troszeczkę od podszewki. Myślę, że największą bolączką PGZ-u, oprócz wspomnianego wcześniej bałaganu organizacyjnego, jest przede wszystkim brak jasno ustalonych priorytetów. Może dochodzi też na przykład, nie wiem, łowienie pieniędzy na badania rozwojowe, które trwają latami. Niekoniecznie się... To niczego nie prowadzą zwykle. Dokładnie tak. Tutaj może tych powodów być mnóstwo. Być może także naciski gdzieś amerykańskie w pewnych segmentach, bo to na pewno nie broni pancernej, ale w pewnych segmentach też, bo mamy jednak no, taką tendencję, żeby kupować amerykańskie, co zresztą zarzucają nam i Niemcy, i Francuzi. Francuzi chyba kupujemy w Europie. No dobrze, ale w takim razie, czy nie jesteśmy przypadkiem sojusznikiem USA bardzo bliskim i stawiamy naszą politykę... Jesteśmy i to pokazujemy, tak? To bezwzględnie na przykład. No, Francuzów szczególnie mocno oburzyło to ten cały zakup F-35 bez zapytania, chociażby udawania, że jesteśmy zainteresowani innymi samolotami. No to o PGZ można mówić długo. No te zmiany prezesów tutaj cykliczne także nie służą temu podmiotowi, tak dużemu, o wielomiliardowych przychodach rocznych, który ma ogromny gdzieś tam potencjał rozwoju, nie wszędzie oczywiście, bo mamy całe mnóstwo braków, żeby była jasność, ale nie wiem, mamy takie perełki, jak gdzieś Radwar, tak, w przypadku radarów na przykład, no mamy jakieś tam zdolności po prostu niektórych rzeczy nietuzinkowych, nie wiem, jak ręczne wyrzutnie przeciwlotnicze, to wcale nie jest oczywistość w świecie i to są dość unikalne zdolności. Ej, tutaj Mikołaj Kastor widzę, że pisze, że Francuzi powinni buldupić za helikoptery, bo mają dużo lepszy produkt niż Amerykanie. No tutaj się całkowicie nie zgodzę, że jeżeli chodzi o jakość produktu, on jest lepszy. Kwestia przetargu na Caracalę jest taka, że tam nie mogła wygrać inna konstrukcja, z uwagi na to, że przetarg był rozpisany tak, że to miał być wspólny śmigłowiec dla wojsk sądowych i marynarki wojennej. I tak naprawdę to był jedyny śmigłowiec w tej kategorii cenowej, który nam odpowiadał. No,
To już było na, wiadomo, na, wiadomo było na podstawie, już po rozpisaniu tego przetargu, że po prostu konkurencja nie będzie spełniała wymagań, jeżeli one zostały tak postawione. To nie jest takie, czy nas stać na to, by produkować trzy różne rodzaje, żeby mieścić u siebie trzy różne firmy produkujące śmigłowce, bo mamy Świdnik, tak? Mamy także Mielec, jeden jest amerykański, drugi jest włoski właściwie, tak? Bo Leonardo to już teraz nawet nie jest chyba już firma brytyjsko-włoska, tylko włoska po prostu. No i teraz miałby dojść jeszcze, nie wiem, Airbus, no to jest jakiś, według mnie to był absurd, tak. No to by się nie udało, tak krótko mówiąc, no. Mimo że Caracal to naprawdę świetne śmigłowce, o tak to można powiedzieć. No. To jest prawda, jako jedyne tak naprawdę dla nas spełniały te wymagania, które powiedzmy sobie szczerze, no były wyśrubowane. Tak jest, były to jest wyśrubowane. Znaczy, między Bogiem a prawdą, dla nas pod względem stosunku koszt, jakość, to najlepsze są Mi-17 po prostu. No, tak to wygląda, no, ale politycznie to po prostu jest nie do dźwignięcia, nie ma o czym gadać. No, dobrze, panowie, bo często w naszych dyskusjach jest tak, że jak przechodzimy już do bardzo konkretnych modeli czołgów i sprzętu i tego typu, to trzeba jednak tą dyskusję okiełznać. Mamy jeszcze na tapecie temat wyborów 10 maja, czy zostaną przeprowadzone, czy przypadkiem nie będą to wybory 17 maja. Mamy też temat odbioru tych wyborów korespondencyjnych, czy takie dopchnięcie ich kolanem, to czy to będzie powodować w jakiś sposób jakieś niepokoje społeczne, czy też niechęć do władzy. No i jeszcze temat rocznicy tragedii smoleńskiej, a potem jeszcze można poruszyć naszych ulubionych kandydatów na prezydenta i tego, jak sobie radzą z kampanią internetową. Czy mamy możliwość przeprowadzenia wyborów 10 maja? Czy to jest fizycznie wykonalne? Czy Poczta Polska będzie w stanie aż taką ilość przesyłek dostarczyć? Czy jak będą zorganizowane komisje wyborcze? Czy coś wiecie na ten temat? Może zaczniemy od Adama, żeby mógł się wypowiedzieć. Adamie? Dobrze, jeżeli ja mam coś powiedzieć, no to myślę, że za pomocą środków wojskowych na pewno da się taką sztuczkę przeprowadzić. Natomiast za pomocą środków Poczty Polskiej to podobno można całkiem sprytnie zdemontować całą tę operację, demontując skrytki pocztowe. Podobno można to zrobić bez większej kary, jeżeli wykażesz, że została ona zdjęta na 24 godziny ze względów remontowych. Możesz tymczasowo zdemontować całą skrytkę pocztową. Gdyby nasi słuchacze chcieli jednak przeszkodzić PiS-owi w wykonaniu tych wyborów, to macie już wskazówkę. Może zaproszę teraz do wypowiedzi Mikołaja. Mikołaju, czy te wybory się odbędą 10 maja lub 17, też tak słyszałem. Czy jest możliwość, że wpłyną na poparcie dla PiS-u? Takie upieranie się za tymi wyborami, żeby je przeprowadzić na siłę, przegłosowywanie kolejnych projektów tej ustawy będzie jakoś rzutować na to, że PiS straci, czy może Polaków to specjalnie nie będzie obchodziło. Co sądzisz? Pamięć wyborców jest to krótka. Wybory następne są za tam, x4 lata. Do tamtego czasu się wydarzy tyle rzeczy, że absolutnie to nie będzie nikogo grzało, że teraz jest w takiej sytuacji organizowane te wybory. No i tyle. No. Dziękuję. Rafale, czy te wybory można sfałszować? Moim zdaniem odbędą się wybory. Moim zdaniem partia rządząca jest zdeterminowana i nie po to przegłosowują kolejne ustawy, żeby potem na końcu dwa dni przed wyborami powiedzieć, nie no wiecie co, jednak się pomyliliśmy, nie zrobimy tego, bo oni starają się być twardzi, starają się oczywiście sondować w międzyczasie opinie ludzi, ale ja nie widzę jakiegoś wielkiego oporu przeciwko tym wyborom. Znaczy widzę ją w internecie, wśród takich grup powiedzmy ludzi podobnych do nas, którzy mają raczej poglądy nietypowe dla reszty społeczeństwa i ja jestem przekonany, że wybory się odbędą, niezależnie od tego, co będzie mówić opozycja, co będą mówić media i co będą mówić śmieszki w internecie.
Tak, to jest pewien problem, jaki ja dostrzegam u siebie. Mianowicie jestem śmieszkiem w internecie i co jest moje okno na świat? I niestety, ale jest ono zniekształcone, bo często wydaje się, że jeżeli wszędzie na Facebooku na ścianie widzisz święte oburzenie, to że cały naród jest święcie oburzony, cały naród może mieć to gdzieś. Natomiast chciałbym jeszcze prosić o wypowiedź Kubę. Kubo, czy te wybory wpłyną jakoś na scenę polityczną, czy po prostu Duda sobie wygra i będzie święty spokój? Zobaczę, czy no. Aha, jestem. No wygraję. Wygraj oczywiście, to według wszelkich sondaży. Ale czy przypominacie sobie jakikolwiek sondaż, który on by nie wygrywał? Przypominam sobie sondaże dotyczące drugiej tury, w której nie wygrywał. Nie. Były takie, w których tam chyba lekko coś tam brakowało kontrkandydatce wówczas. No tak, ale Kosiniak i Hołownia wyprzedzali. Ja nie jestem w stanie, ale nie, no ja nie jestem sobie w stanie przypomnieć teraz. Być może były pojedyncze jakieś, no ale w zaledwie tych dziesiątek sondaży to on prawie wszystko wygrywało. Okej, okay, a zastanawiam no co się, ty? Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Co ty? Ja śledzę dość wyraźnie te sondaże i sobie nie przypominam, żeby on przegrywał z kimś. Ale chodzi mi o drugą turę. Ten sondaż... Drugą turę, tak, o drugą turę. No to były z Hołownią i Kosiniakiem definitywnie też... Nie, się... no Hołowni brakowało generalnie. On nigdy z nim nie wygrywał. No to jest, zresztą Hołownia jest wydmuszką, on nie będzie miał 10% nawet. Nie, Hołownia będzie miał w okolicach 12, nie spokojnie. Dobra, zobaczymy. Natomiast zastanawiam się nad jedną rzeczą, no ile można... Znaczy nie, no słuchajcie, co te wybory mogą zmienić to generalnie? No faworyt jest jeden i ten faworyt wygra i tyle, no. Mam takie wrażenie, że niektóre osoby są w takiej bańce po prostu informacyjnej. Wyobraża im się, że jak znajomy święcie oburza, tak, że wybory bądź co bądź odbędą się w terminie konstytucyjnym, tak, to większość narodu to porusza, a ludzie teraz myślą o tym, czy będą mieli pracę, inne sprawy, tak, No nie wydaje ci się, że jest rozdźwięk? Nie wydaje ci się, że jest rozdźwięk? Jest, ludzie... Ale jest rozdźwięk od 5 lat w każdej sprawie de facto w społeczeństwie. I co to no ale nie, chodzi mi, że w społeczeństwie. No patrz, ludzie teraz myślą, czy będą mieli pracę, tak, a jednocześnie rząd teraz myśli, czy... uda tak, się przeprowadzić oczywiście. Wybory i to jest ten rozdźwięk, że rząd... Czy ja, bardzo... Nie, ja uważam, że oni są na tyle sprawni, że spokojnie te wybory przeprowadzą. Chyba no to dobra, się nikt nie łudzi. Środkami wojskowymi czy innymi a jak te wybory miał, przeprowadzą. A jak będziesz miał frekwencję 25% na przykład? Ale już taka bywała na przykład. No, i co? I ludzie tak stwierdzą, że jest to... żaden problem i możecie sobie... Słuchajcie, u nas już frekwencja bywała dość niska, jak gdyby, tak, ale no dobrze, no ale no, prawnie te wybory i tak będą ważne. No, kto je no, a taki prezydent będzie miał legitymację, to znaczy, nie wiem, tak. Wyjdzie sobie na przemówienie i będą no, go tak. Traktować poważnie? No dobrze, ale nie, no, słuchajcie, no tak, ale Część kodu teraz i tak go, słuchajcie, tak go nazywa Adrianem i że to nie jest ich prezydent i będzie tak samo później, co zmieni? Może ta część no kodu tak czy nie, się słuchajcie. Większa. Ale no. wiecie co to, ile PiS obchodzi to, co kod myśli? No, wiecie. No nie sądzisz na przykład, że teraz pewnego rodzaju wycofanie się Gowina nie znamionuje tego, że to już zaszło tak daleko, że partia rządząca zacznie się rozpadać, ten obóz rządzący, że tam się już pojawią takie ruchy rezygnacji z uczestnictwa w tym? Ale po co? W imię czego? Co oni na tym zyskają? Te poszczególne osoby, które dziś odejdą, co mogą zyskać? Ja wiem. Nie wiem, mam wrażenie, teraz... Tak, no nie no, ale słuchaj, masz pewną wspólnotę interesów, tak, w obozie rządzącym, no i odchodzenie 4 lata przed wyborami, no właściwie tam 3,5, tak? To jaki to ma sens po prostu? No, to jest kompletnie tak, żeby te wybory były za jakiś rok. Tak, dokładnie. Tutaj nie ma mowy. Wybory będą odwołane wyłącznie w jednym przypadku. Jeżeli wzrost zachorowań będzie, nie wiem, jakiś gigantyczny i coś się z tym stanie po prostu nagle, to wtedy to jest możliwe. W innym przypadku, no nie sądzę, oni za dużo zainwestowali kapitału. Gdyby to pytanie padało 2 tygodnie temu, to w ogóle byśmy gdzie indziej w tej dyskusji, ale nie teraz. Ja tak przynajmniej uważam. O takie mam przeczucie. Mogę się mylić. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że wzrost zachorowań nie będzie odnotowany przed wyborami, dlatego że
PiS dostosowuje liczbę testów do tego, ile jest zachorowań, żeby były mniej więcej na stałym bądź malejącym poziomie. W sensie będzie pewnie malało przed wyborami, tak zakładam, a liczba testów, jeśli sobie zobaczycie, ile jest wykonywanych, to było wcześniej 8 tysięcy, aktualnie jest 4 tysiące, bo za bardzo zaczęło to rosnąć. Tak, ja też zauważyłem, że w pewien sposób zaczęło się manipulować informacjami, ale to nie tylko w Polsce. Te informacje o pewnego rodzaju wybiórczym informowaniu o ilości dochodzą na przykład też z Niemczech, też słyszałem. No o Chinach nie wspomnę, bo tam to się zakłada, że to jest już definitywnie sfałszowana ilość. Słuchajcie, może przejdziemy sobie do następnego tematu, jednego z ostatnich. Jest 10. dzisiaj rocznica tragedii smoleńskiej. Chciałem zapytać o wasze refleksje na ten temat. Czy to jest coś, co rzeczywiście zmieniło scenę polityczną? Czy ona została taka, jest, jaka jest? PiS wprowadził w jakiś sposób do swojej narracji właśnie tą tragedię jako taki moment jednoczący ten obóz, taki mit, który jest bardzo, myślę, ważny w tym środowisku. No i jednocześnie moment, który też podzielił Polaków na osoby, które uważają, że na przykład myślenie, że to był zamach, jest oszołomstwem. No i osoby, które jednak uważają, że to był zamach i w jakiś sposób doszukują się zdrady po stronie opozycji, która wtedy rządziła. Chciałbym teraz prosić Mikołaja o zabranie głosu. Polską jakby scenę polityczną dzielimy na dwa okresy. Okres, który dużo słabiej pamiętam, czyli anty-SLD, i okres, który doskonale pamiętam, czyli anty-PiS. I wbrew pozorom okres anty-PiS nie zaczął się tak płynnie w momencie, w którym przyjęli władzę, ponieważ jakby współpraca się jakichś środowisk politycznych jeszcze była możliwa i były rozmowy koalicyjne przy różnorakich, przy też zwycięstwie Platformy z PiS-em pierwszym, czy by nie stworzyć drugiego podejścia do rządu po PiS. Moim zdaniem takie finalne rozpoczęcie tej drugiej ery polskiej polityki, czyli anty-PiS, właśnie się zaczął w momencie, kiedy był zamach, tak, bo spolaryzacja tak nastąpiła, tak silnie, że to się wydarzyło. Ja też chciałbym przypomnieć, jak się w ogóle cała ta transformacja przebiegła. PiS był kiedyś partią miejską, PiS rządził Warszawą i był partią inteligencką. To, że stało się partią ludu, nastąpiło właśnie po tamtym okresie. No dobra, tylko czy to było zamierzone działanie, czy to było działanie, które samo tak wyszło? Nie, no absolutnie nie było zamierzone, że ci ludzie zginęli, tak? Tylko Nie, przepraszam, bo za dużo o zamachu mówiłem. Chodzi mi o to, czy to działanie, że PiS stał się partią nie miejską, tylko już właśnie taką ludową, wiejską, czy z małych miasteczek, czy to było zamierzone? Ciężko mi się wypowiedzieć w sposób kompetentny na ten temat, ponieważ nigdy nie byłem na zapleczu tej organizacji politycznej. Nie mam znajomych na zapleczu tak wysoko, żeby wiedzieć, jakie decyzje były pojmowane, no ale kwestia pewnie badań, nie zwykłego dodawania liczb, jakiegoś estymowania wyników i dostosowania narracji do szans. No i tyle, no nic więcej tam pewnie nie ma. Rozumiem. Dam teraz głos Adamowi, bo się zgłosił. Adamie? Ja sądzę, że tutaj postrzeganie tego wyłącznie z perspektywy jakiejś tam sobie polityczno-socjologiczno pozbawia całą tę sprawę wątku, który pozwolił jakby tej właśnie socjalistycznej prawicy, jeśli tak to można nazwać, przejąć władzę, mianowicie wątku religijnego i magicznego. Tak, bo jakby przestrzeń rytualna, która została stworzona poprzez złożenie ofiary z wodza, później właśnie regularne rytuały, które były odprawiane przez uczestników tego ruchu politycznego, one dały PiS siłę bezprecedensową w polskiej polityce. Tego wcześniej po prostu nie było. Jak ja pamiętam polską politykę od lat 90., po prostu siła tych partii politycznych była znikoma tak naprawdę. To było zazwyczaj takie po prostu sobie ustawianie ludzi na stołkach. Natomiast PiS wprowadziło zupełnie nową jakość, pewien taki polityczną namiętność, jakiej wcześniej nie było.
i ta namiętność, no, można powiedzieć, wynika moim zdaniem właśnie z funkcjonowania ducha Lecha Kaczyńskiego. Możecie sobie tego ducha rozumieć dosłownie jako po prostu to, co zostało tego nefesza, który został po śmierci, a możecie rozumieć go sobie symbolicznie jako po prostu to, pod co można podpiąć ideę ruchu pisowskiego właśnie, jako prezydent, który zginął, który zostaje pochowany z wielkim rytuałem w świętym dla Polski miejscu, prawda, na Wawelu. I to jakby powiedzieć, gdyby nie było tej katastrofy, to trzeba byłoby ją zrobić, żeby coś taki efekt uzyskać. Dobra. To jest ciekawa sprawa, bo rzeczywiście ładunek emocjonalny, jaki udało się uzyskać PiS-owi dzięki tej tragedii, w jakiś sposób teraz pozwala dalej działać. Ja wiem, no właśnie to, co zwracałem uwagę na kolejne naruszenia przepisów prawa, tak? Kolejne wątpliwe pod względem zgodności z konstytucją działania. I w jakiś sposób ten ładunek emocjonalny, który PiS wtedy zdobył, czy pojawił się w PiS-ie, jest w stanie tworzyć taką odporność na wszelkie tego typu działania. To znaczy, oni rzeczywiście mogą robić wszystko, a część ludzi będzie dalej się z nimi utożsamiać. Dobrze, mam jeszcze jeden temat. Tym tematem jest kampania internetowa. Jak poszczególni kandydaci radzą sobie z kampanią internetową? Ja tutaj po raz kolejny powiem, że Hołownia wypada świetnie, że ma mnóstwo wyświetleń, można go słuchać rano, wieczorem i po prostu jest on sam. Nie ma tak jak w przypadku na przykład Kidawy Błońskiej swojego studia, które mu pomaga, tak samo Biedronia. Jeszcze chyba gorzej to wypada w wypadku Kosiniaka, którego w zasadzie w internecie prawie że nie słuchałem, a jeśli to naprawdę było to nudne i tak powiem od sztancy, to takie były wypowiedzi, które nie wyróżniały się niczym interesującym, a to w internecie jest bardzo ważne. No i Konfederacja, która w sumie tradycyjnie w internecie ma dość dużą siłę, jednocześnie Bosak daje radę w tych swoich wypowiedziach, ale jak już wspominałem, wydaje mi się, że Hołownia jest w tej chwili najlepszy, jeśli chodzi o ogarnianie internetów i korzystanie na tym, że kampania toczy się już tylko w internecie. Kuba się zgłosił. Poprosiłbym jednak na starcie Mikołaja, który jest tutaj naszym naczelnym ekspertem, jeśli chodzi o marketing. No to ja chciałbym tylko zauważyć, że Hołownia jest człowiekiem, który ma 30 lat doświadczenia występu w mediach i dla niego nagrać z ręki jakiś efektywny przekaz, to jest daily, nie? A reszta, no to Bosak ma swój szklany sufit, którego raczej nie przebije, bo nie może, no takie ma warunki początkowe, że on może tam walczyć i jakoś na ten antysystem elektorat jakoś tam próbować go zdobyć, no i to jego głównym konkurentem jest Duda, z którym nie ma porównania tak naprawdę. Bo antysystem, ten, do którego uderza, to jest ten prawicowy, bo przypominam, że mamy dwa antysystemy w Polsce. A no co, no reszta, no to Kidawa jest po pierwsze ma, po pierwsze, to jest komplement, a pierwszy raz w historii chyba Platforma zatrudniła agencję, która jest spoza ich jakby struktur. Ale to jest chujowa agencja, więc chuj z tego. Ale powiedzmy, że się starali, tylko nie wyszło. No i co? No to jest to taka kandydatka, która ma taką charyzmę, no i nie oczekujmy od niej za wiele, no bo nie ma dobrych ludzi, z którymi współpracuje, a sama też nie ma jakiegoś potencjału. A co tam jeszcze? Biedroń i Kosiniak. No to Biedroń też ma szklany sufit. Przy czym Biedroń miał szansę go przebić, ale nie teraz. Po pierwsze, dlaczego nie teraz? Bo miał ze sobą brudy, które szły za nim od tego wyboru parlamentarnego, kiedy nie zrezygnował, jak obiecał, a to bardzo mu zaważyło na wizerunku. Jak były robione fokusy co do tego, co obciąża najbardziej Biedronia, to, że nie zrezygnował, a obiecał, bardzo przeszkadzało i jego macierzystemu elektoratowi.
W związku z czym wiadome było i on to wiedział i dlatego się tak długo wahał, żeby startować, że nie wygra tych wyborów. A on miał naprawdę ochotę i jakby taką zamiar, żeby zostać kiedyś prezydentem polskim, a jest bardzo, bardzo trudno wygrać jakiekolwiek wybory, jeśli już je przegrałeś raz. To się bardzo rzadko wydarza w historii, bo ludzie nie głosują na przegranych. I jeśli przegrasz jakieś wybory, to masz bardzo małe szanse, żeby ci kiedykolwiek jeszcze udało takie personalne wybory wygrać. Chyba, że jesteś zupełnie nikim. Chyba, że jesteś zupełnie nikim, że jesteś tanajno, który nigdy nie był traktowany na poważnie. Wtedy ci to nie robi ujmy na wizerunku i bardziej na twoją korzyść, bo gdzieś tam kiedyś, może jako meme, może jakaś wzmianka zaistnieje, ale no to jest procent składany, który się dodaje. Dobra. No i Kosiniaka skomentuje. No to został Kosiniak, który lekko zwyżkuje, bo Kidawa traci, ale Kidawa traci na rzecz Hołowni, z tego co widzimy po sondażach. Mało idzie do Kosiniaka, no ale on z tym swoim bazowym poparciem i tym, że jeśli będzie pierwszy faktycznie w tej drugiej turze, no to ma szansę, no Kosiniak, on tak de facto musi walczyć o utrzymanie pozycji. Nie wiem, no to ja widzę jego jakby ruchy odnośnie kampanijne, no ale ja nie ukrywam, że też go obserwuję, bo jest według mnie czarnym koniem tych wyborów i zwracam na niego dużo bardziej uwagę niż innych. No i robi to z tych takich klasycznych kandydatów najlepiej na chwilę obecną, moim zdaniem. Szczerze, fajna kampania z tymi billboardami, że i przekazanie części hajsu na kampanię, na lekarzy i tak dalej, to są bardzo dobre zagrania, nie? Dobra. To jest ciekawe, co mówiłeś odnośnie Biedronia w kontekście Sandersa, który próbuje drugi raz z tą nominacją, ale nie, dobra, nie idźmy. W sumie moglibyśmy ten temat poruszyć. Jak Sasak będzie z lepszym mikrofonem, to może zrobimy odcinek amerykański. Natomiast tutaj jeszcze Kuba chciałby się wypowiedzieć. Kuba, Ja chcę tylko dodać, że są wyjątki. No, Nixon startował 4 razy na prezydenta i wygrał dopiero za 5 razem, tak więc można, ale Sandersa już nie ma, tak w ogóle mówiąc na marginesie. Znaczy, moim zdaniem o jakości kampanii świadczą wyniki. Słuchaj, jakbyś miał... Pokazuję, słuchajcie, ale... czarnym koniem tych wyborów jest już Kosiniak-Kamysz, który gdzieś tam nikt nie liczył, że może zająć drugie miejsce, a teraz on ma realną szansę, że jeżeli będzie druga tura, bo niekoniecznie musi być, to on do tej drugiej tury najprawdopodobniej wejdzie i to jest realny sukces. No. Moim zdaniem żadny, ja na przykład Hołowni jeden film obejrzałem i go nie oglądam, wiecie dlaczego? Bo on nie ma żadnych szans, żeby wejść do drugiej tury. Po co na niego demarnować czas? No, i większość ludzi tak ma. Hołownia ma według ostatnich sondaży 12%, tak? Więc on nie ma szans na wejść do drugiej tury. Ja bym się spierał. Jeszcze jedna rzecz, że w zasadzie to, co wspomniałeś, że kampania poznaje się po wynikach, no to mamy też kandydatów, którzy są trudni, tak jak wspomniał Mikołaj, na przykład Bosak ma ten sufit, tak? No i ten sufit można no nie tyle przebić, ale załóżmy, że miałbyś fatalnego kandydata, a mimo wszystko byś zrobił może i słaby wynik, ale zawsze to jest coś, tak? Więc... Wiesz, no ale są kandydaci niewybieralni, tak? No, Le Pen też startował we wszystkich chyba wyborach we Francji, no i co z tego, no po prostu? No jesteś niewybieralny, no. No dobra, ale jak zrobisz fajną kampanię, fajne filmy i wszystko będzie okej, okay, to... Czy kampanię robi się dla fajności, czy po to, żeby wygrać? No, wydaje mi się, że możemy oddzielić ocenę kampanii od robić wyniku. Można jeszcze robić można jeszcze dla drugiej sprawy kampanię, po to, że nie wygrasz, ale robisz polityczny show, który pozwala ci na stworzenie siły politycznej. To robi Hołownia na przykład. To robi Hołownia. On pewnie liczy, że założy jakąś partyjkę i się nad tym po prostu wybije, bo to jest... I założy partię, która będzie miała szansę mieć jakieś powodzenie w wyborach, które będą za 3 lata. Która ma wejść do parlamentu na przykład, tak? No Petru się udało, Palikatowi się udało, wiesz, tak? Dlaczego dam, nie? Dam głos Mikołajowi, bo jestem ciekaw. Co po...
No to ja chciałbym powiedzieć, że kolejny raz protestuję przeciwko skreśleniu jakichś kandydatów z miejsca, ponieważ... Klaudia, cicho. Ponieważ no to jest po prostu arogancja. Może się wydarzyć przez miesiąc tysiące rzeczy i to, że one są nieprawdopodobne z tego momentu. W listopadzie nikt z was nie powiedziałby, że będziemy żyć w realiach pandemii. A co do Hołowni, nie ma planów robienia ruchu politycznego. I mam ludzi w jego obozie znajomych, którzy tam się angażują w jego kampanię i nie ma takich planów, żeby przekształcić to w ruch polityczny. Do czego chce Hołownia? Hołownia próbuje swoją szansę jako no, ktoś, kto bierze w tych udziału, ma taką potrzebę, dostrzega szansę emocjonalne. Nie wiem, czy nie jest zmanipulowany w związku z jakieś otoczenie, tak bym sądził, zwłaszcza, że wiemy mniej więcej, kto daje pieniądze na jego kampanię, a jest to oczywiście obóz rządzący, bo 2 milionów się nie zbiera. Tak, o, i to są pieniądze, z których muszą skądś pochodzić. I tego, co wiem, to pochodzą z PiSu, no. I tyle. No. To będzie fajne. To ja to dam jako tytuł tego nagrania, taki roboczy, żeby mnóstwo ludzi to obejrzało, bo jak tutaj damy taką bombę, że pieniądze na kampanię Hołowni pochodzą z PiSu, to będą ludzie czekać na ten moment. No ale tak samo było z tym Biedroniem, no. Biedroń na swoją kampanię pieniądze z PiSu i z kredytu. Tego jeszcze nie spłacił. Dobra, a właśnie jak z Jakubiakiem? Jakubiak jest ewidentnie tam już nawet chyba był... Jakubiak był bezpiecznikiem. Żeby... Okej, to jest powtarzana teza. Ha, no, bardzo ciekawe sprawy. Słuchajcie, Mikołaju, czy ty w takim razie widzisz, jeżeli PiS tak rozdaje karty, znaczy daje temu kandydatowi tamtemu, to czy jest w ogóle w stanie utracić władzę w Polsce? Oczywiście, że jest, bo no... Jakie atuty ma opozycja w swoich rękach? No aktualnie ma dużo ludzi po swojej stronie. Ma liderów, ma Kosiniaka, ma Zandberga, ma Czarzastego. To są dużo bardziej charyzmatyczni ludzie i PiS wytępił wszystkie osoby, które mogłyby zagrozić pozycji naczelnika. To wiesz, to... jest coś, co mogło być ich kartą atutową, tak? No. Rozumiem, o co ci chodzi, czyli że PiS jest jakby wyjałowiony z charakterystycznych postaci, a kadry, które się starzeją. No, Borys Budka jest jednym z lepszych wyborów, jakich mogli dokonać, ale Borys Budka jest WS Partia. Partia to jest tysiące ludzi, którzy niekoniecznie pójdą, on to nie jest tak, że jego wybiorą i ludzie pójdą za nim i będą robić to, co on im każe. To jest banda ludzi, którzy są często skostyjali, starzy, którzy są już osiadli w systemie i ich przekonać do nawet no, rozsądnych działań i tak dalej, to nie jest tak, że jego wybiorą. Wybór to jest jedno, super, udało się, jesteśmy w połowie drogi, żeby coś się zmieniło, ale on jeszcze musi walczyć ze swoją organizacją o lepsze jutro, nie? To na razie mu to po tych miesiącach idzie średnio. Były, o dziwo, były takie, jeszcze w wakacje były takie rozmowy. Ale poczekaj, jakie rozmowy? Bo chciałem zapytać no, o Budkę. Były w ramach Koalicji Europejskiej, kogo wybierają na prezydenta swojego, jeśli Koalicja Europejska by przetrwała i szła dalej do wyborów. No i dostali im wyniki sondaży i wychodziło w tych wynikach sondaży, że Kosiniak wygrywa, tak? Nie wiem, jaka była ich możliwość, żeby poparli Kosiniaka i wiemy, że to się ostatecznie nie stało i Koalicja Europejska nie przetrwała, ale na bazie ich jakichś badań, opinii wychodziło, że z ich jakby kręgu no Kosiniak ma największe szanse. Dobra, a jeszcze takie pytanie na szybko, czemu Koalicja Europejska nie przetrwała? No ponieważ tam było dużo do ugrania dla innych grup interesu. No i okazało się, że to powietrze, które złapali dzięki wejściu w deala z Platformą SLD i PSL pozwoliło im na tyle, wiesz, skumulować wokół siebie jakby poparcia później, że złapać tego oddechu.
wypadku, że udało im się samodzielnie wejść. Super. I znaczy, ja byłem przekonany już, że nie będą w stanie, że jesteśmy w trakcie systemu dwupartyjnego i to jest koniec jakby systemu wielopartyjnego w Polsce. A tu jestem, naprawdę byłem zaskoczony i tu się myliłem, bo ja byłem święcie przekonany, że się nie skonsolidują Lewica, bo dostali tak dobry wynik dzięki Platformie, którego nie byliby w stanie wygenerować, że pójdą w ten deal i będą nadal razem, ale okazało się, że postawili na siebie obie siły i to im się opłaciło i ja się myliłem i super dla nich. No i dzięki temu mamy ciekawszy de facto obraz polityczny parę miesięcy później, bo jest więcej sił nadal. Dobra, Kubo, mógłbyś się wypowiedzieć na temat Platformy pod rządami Borysa? To znaczy efekty rządów Borysa Budki to jest brnięcie w starą narrację PO, która trwa już piąty rok bez żadnych efektów. Przegrywają kolejne wybory, mają fatalną kandydatkę, najgorszą chyba w swojej historii kandydatkę na prezydenta, gorszą niż od Komorowskiego zdecydowanie. A przede wszystkim nie mającą już, jak się wydaje, żadnych szans na zwycięstwo w wyborach. I Budka brnie w tę narrację, on nie wymyślił czego nowego. On kontynuuje tę politykę starą, która była. To się nie sprawdza, krótko mówiąc. Koalicja Europejska dostała sromotne ranie w wyborach europejskich. Zyskały, tak jak się tu z Mikołajem zgadza, SLD na przykład zyskało, bo w życiu by nie wprowadziło wówczas własnych europosłów i to taką zgrają. Gdyby nie była w tej koalicji europejskiej, PSL zobaczył, że nie tędy droga, tak, bo on ma, ten elektorat PSL-u jednak jest bardziej chadecki, tak, i nie do strawienia mu jest z Lewicą, szczególnie tą światopoglądową. Tak więc to się musiało rozpaść, krótko mówiąc. A słuchajcie, z całą pewnością Kosiniak-Kamysz jest za bardzo doświadczonym politykiem, że nawet jeżeli wejdzie do drugiej tury, z całą pewnością dostanie poparcie PO wówczas, żeby była jasność, ale to będzie polityk niezależny, to nie ma mowy, że on będzie cokolwiek konsultował z liderami PO. On może wtedy dyktować warunki, jeżeli by wygrał wybory. Ja przed chwilą mogę? Przed chwilą widziałem sondaż, gdzie PSL miał 9%. I wydaje się, że ta partia po mariażu z Kukizem powoli przestaje być partią typowo wiejską, staje się partią szukającą elektoratu w mieście, partią, która... Absolutnie to nie jest już partia rolników od dawna. Od dawna rolników przejął PiS, oni jeszcze mają dość duże poparcie w ludności wiejskiej, ale nie rolniczej. Nierolniczej, podkreślam, i coraz więcej wyborców w miastach, ale tu się odżywiają kosztem PO. Nie PiS-u, tylko dobra, tych bardziej konserwatywnych, czyli konserwatywnych tak, wyborców PO. Wydaje się, że PO z jednej strony traci na rzecz lewicy te osoby takie bardziej... Właśnie, zauważcie! A z drugiej strony na rzecz PSL-u, tak? Czyli PO zamiera. Właśnie. No właśnie, zauważcie! Zauważam ciszę. Jedno zdanie tylko. Zauważcie, że 4 lata temu liczyły się dwa obozy, PiS i PO, tak? I kolejne dwa też właściwie tam Nowoczesna się przewijała, ale opozycja to generalnie było PO, prawda? A teraz PO to jest największą, ale jedną z wielu partii opozycyjnych. I to jest ta zmiana jakościowa. I to się będzie jeszcze przesuwało, bo może być tak, że taki chadecki PSL zastąpi PO, która gdzieś skręci w jakąś niszę partii już typowo liberalnej, można powiedzieć, tak? Będzie też Lewica oczywiście, która też się wzmocni. No teraz... Taka chadecka, takie CDU, tak Adam to chyba gdzie indziej trafnie nazwał, takie polskie CDU w postaci PSL. Teraz pojawiły się głosy, że znaczy w samej Platformie, które akcentowały właśnie liberalizm gospodarczy, tak już bardziej zdecydowanie, bo pamiętamy, że był taki czas w Polsce, kiedy PiS tak skierował debatę, że słowo liberał było największą potwarzą. Natomiast Platforma powoli zaczyna jednak przyjmować tą tożsamość coraz śmielej, więc wydaje się, że tutaj, że diagnoza Kuby jest rzeczywiście trafna. Zastanawiam się też, czy takie podejrzenia Mikołaja, że PiS sponsorował Powstanie Wiosny, teraz sponsoruje Powstanie Hołowni. Czy też PiS, jakby walcząc z Platformą, nie wsparł w jakiś sposób PSL-u i Lewicy po to, żeby one stały się jednak realną alternatywą dla
dla Platformy jako opozycji. Też widzimy zmianę w narracji. Jeżeli słuchamy TVP, to mamy na przykład określenie totalna opozycja. To już nie jest Platforma Obywatelska, tylko właśnie totalna opozycja. Totalna opozycja, która powstała w czasie tej koalicji europejskiej, ale może dam głos Mikołajowi. Mikołaju? Ja chciałbym powiedzieć, że w tym momencie moim zdaniem odnośnie liberalizacji Platformy Obywatelskiej jesteście efektami bańki, ponieważ ludzie, których znamy w tych strukturach, no to są liberałowie, tak? To nawet bardzo mocni, na przykład Paweł Skała. Ale jak mam do czynienia z tą strukturą, też tak z innych stron, choć na przykład mój lokator jest szefem Nowoczesnej Młodzieżówki, to on mówi zupełnie, że tam jest po staremu wszystko, nie, tak naprawdę, że to jest wielki namiot, w którym są wszyscy i ich łączy wspólny interes. I tam jakakolwiek ideologia nie ma miejsca. No, pojawiły się liberalne wypowiedzi Sienkiewicza, ale no, to jest tak naprawdę jaskółka, która wiosny nie czyni. No, tam jest masę ludzi, którzy są od zupełnie innych poglądów albo w ogóle bez poglądów i naprawdę nie liczyłbym na liberalizm tej organizacji. A co do słów, które się pojawiły na czacie Rafała, że ludzie drugi raz się nie nabiorą, to jest bzdura. No. Ludzie tak nie działają. To nie ma znaczenia, że ktoś cię zawiódł, tak? Znaczy długofalowo. Fakt, jest pewny efekt w czasie, że jak ktoś cię oszukał jako wyborcę, to później masz problem z zagłosowaniem na niego. Ale długofalowo to ludzie mają krótką pamięć i jeśli będą mieli to na stole, takie hasła i takie, no to podążą za emocjami, no i które, jeśli ktoś stworzy takie emocje, że będzie się wydawało elektoratowi liberalnemu, który przypominam, że wynosi w Polsce 20-25%, że mu zaufają, to nie ma znaczenia, że kiedyś ich okłamali. To jest kwestia tak naprawdę kampanii, komunikacji, wizerunku i tego, jaka jest tego suma w przeddzień wyborów. Nie? Tyle chyba chciałem powiedzieć. Dobra, dziękuję za tą wypowiedź. Słuchajcie, moi kochani, jest już późno, będziemy powoli kończyć. Słuchali Państwo kolejnego klubu internetowych ekspertów politycznych. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę wesołych świąt.